Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bestpan.pl. Legendarna Juka Faksoniana, ale z tym, że ja po prostu jeszcze takiej nie widziałem, chodzi mi o wielkość. Ona ma samego pnia prawie metr. No, nie wiem jak to opowiedzieć. Ja po prostu się z taką nigdy jeszcze nie spotkałem, dlatego specjalnie dla Was robię film. Wytrzymuje około minus 20 stopni. Zobaczcie, jaki olbrzymy. Jest tylko kilka sztuk, tak? Tą zarezerwowałem. Pokażę Wam jeszcze tutaj, czekajcie. O, one stoją daleko od siebie, mają bardzo liście sztywne. O, tą zarezerwowałem, zobaczcie. Widzicie coś takiego? Marek, o, już mi się coś w plecy wbiło. Przepiękne. Zarezerwowałem kilka sztuk. Bardzo dużo jest zarezerwowanych, jak widzicie już. Nie wiem, ludzie tu rezerwują, nie wiem, w styczniu przyjeżdżają może. Nie mam pojęcia, z tym, że tu się co chwila zmienia. Co chwila nowe rośliny dojeżdżają. To są takie... O, tu jest coś dla mnie zarezerwowane, widzicie? O, tutaj jest... O! Pięknie to wygląda. Zarezerwowałem kilka sztuk, tylko dosłownie kilka. O, wszystko kłuje. Piękne rośliny. Wspaniałe i cudne. A teraz jeszcze Wam pokażę... O, zarezerwowałem Jukę Hydrę. Olbrzyma, który ma chyba ze 3 metry i kilka Juki filifery, które wytrzymują około minus 12 stopni, tak zwany kebab. Bardzo się o nie pytacie często. Zobaczcie, to wszystko z M-em, to jest pan Marek i tak wyglądają. To jest rozmiar 150-175 roślina, oczywiście nie licząc doniczki, tak? Ona jest z doniczką ze mną, powyżej około 2 metrów ma. Tak wyglądają. Chciałem zarezerwować kilka wielkich, ale nie można, bo nie ma. Bo już ktoś był i wziął. Niestety. Tak jak Wam mówię, są problemy z roślinami. Juka Hydra, większość mówi, że to jest po prostu Thompsoniana. Zarezerwowałem chyba ze 3, jedną oczywiście sobie sadzę. Pięknie. Faksoniany są przepiękne. Życzę Wam wspaniałego dnia, trzymajcie się i zapalmy Polskę z bestpan.pl. Cześć.